A ty? Co masz na myśli? Czy to był dla ciebie trudny czas? Okupacja? Życie w zgodzie z żydowskim prawem? Moje życie nie było proste. Doprawdy? A co było bardziej bolesne? Unikanie prześladowań podczas pracy dla Rzymian? Czy poczucie winy z powodu pieniędzy? Teraz nadrabiasz zaległości w czytaniu Tory i chcesz przestrzegać prawa? Dlaczego tak nagle? Dlaczego nie wtedy, gdy miałeś okazję? Szymonie, nie, Janie, chcę wiedzieć. Maria miała traumę, nie wybrała tego wszystkiego, co jej się przydarzyło. Jaka jest twoja wymówka? Co chcesz, żebym powiedział? Nie wiem, czego oczekujesz. Przeprosin. Słucham? Szymon ma rację. Mógł być bardziej delikatny, ale zdecydowałeś się dla nich pracować. Uczyniłeś moje życie jeszcze trudniejszym niż było i nie przeprosiłeś. Nic nie mów. Nie chcę, żebyś przepraszał, to bez znaczenia. Cokolwiek zrobisz, i tak ci nie wybaczę. Co daje ci taką władzę? Kim jesteś, żeby wybaczać lub nie? Jesteś po jego stronie? Oczywiście, że nie, ale ty też masz swoje za uszami. Kiedy przeprosisz za to, że prawie wydałeś nas Rzymianom? Ale nie zrobiłem tego. Chciałem ocalić życie rodziny. Kocham cię, Janie, ale ty nie musisz martwić się o siebie, bo masz rodziców. Ale ty postawiłeś mnie w sytuacji, w której musiałem robić rzeczy, jakich nigdy bym nie zrobił. I zapłaciłem za to. Myśl sobie, co chcesz, ale nie wydałem was. Co na to powiesz? Odnosiłem sukcesy, ale trzymałem się z tyłu. Nie był twoim poborcą. Przestań go bronić. Jesteś tu nowy. Czy ty w ogóle wiesz, jak to jest być Żydem? Od pokoleń cierpieć z tego powodu, jednak wciąż angażować się, ochraniać dziedzictwo, nawet jeśli to boli, kiedy jedyną pociechą jest świadomość, że jesteśmy w tym razem, że cierpimy razem. Ale jeśli poczekamy jeszcze trochę, jeśli wytrzymamy jeszcze odrobinę, to przyjdzie ratunek, ponieważ jesteśmy narodem wybranym. A ty to zdradziłeś i oplułeś. Nie mogę i nigdy tego nie wybaczę. Wystarczy. Powiedziałeś, co chciałeś. Usiądź. Sam usiądź. Dobranoc.